Najlepsze sprawdzone końce, bardzo dużo form płatności na każdą platformę do FIFA 14, 15 oraz 16. Zapraszam do fifashop.pl. Cześć, siema wszystkim, ja jestem Devados, kolejny food draft na moim kanale. Moi drodzy, pod ostatnim stawiliście ponad 3500 łapek w górę. To jest naprawdę niesamowita liczba, także bardzo wam dziękuję za aktywność pod draftami i mam nadzieję, że ten spodoba wam się tak samo dobrze. Wiele pytań było na temat tego, jak, czy wy możecie wybrać mi następny food draft, który ja rozegram w FIFA 16. I prawdę mówiąc, myślałem, jakby to można było zrobić, myślałem nad TeamSpeakiem, ale byłby to na pewno za duży bajzel, żeby każdego wpuścić na kanał i każdy, żeby powiedział swój numer karty, którą mam wybrać. I wpadłem na coś takiego, że z pomocą przychodzi mi Snapchat. Także, jeśli nie słyszeliście o tej akcji, najprawdopodobniej jeszcze nie obserwujecie mnie ani na Snapchacie, ani nie lajkujecie mojego fanpage'a. Także w tym momencie zejdźcie tam, dodajcie mnie na Snapie i zlajkujcie mój fanpage, bo na pewno tam będzie to wszystko nagłaśniane. Także, ja tu mam Snapa, włączam teraz nagrywanie ekranu, żeby wszystko było na bieżąco nagrywane, żeby nie było, że to jest jakieś ustawione albo coś w tym stylu. Także za jakąś sekundę zobaczycie mój ekran. Także to jest wszystko, to jest mój pierwszy ekran, żeby było wszystko ładnie zsynchronizowane. To jest mój ekran drugi, to jest kamerka. Jak sami widzicie, ruch jest płynny, wszystko widać na bieżąco. I teraz mamy kilkadziesiąt snapów, które zobaczymy sobie. Na pewno tych snapów było dużo więcej, tylko nie wiem dlaczego Snapchat po prostu mnie przedawnił. Patrzcie, tyle snapów było, zaraz wam pokażę dokładnie odkąd. Od 3.05, czyli Goni wysłał pierwszego snapa Dezwowik, przepraszam, wysłał pierwszego snapa z numerem i odtąd wszystko zostało przedawnione przez Snapchat. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale no po prostu dziwna akcja, że coś takiego jest, bo liczyłem na to, że tych snapów będzie więcej na następną edycję, jeśli oczywiście będzie chcieli coś takiego. Jeśli nie uda się załapać na edycję pierwszą, to na pewno zrobię to tu troszkę lepiej niż zrobię to za pierwszym razem. Także ja rozpoczynam food draft i teraz mamy formację, czyli otwieram pierwszego snapa, żeby zobaczyć, jaka formacja będzie pierwsza, także niech będzie po prostu nielot. Troszkoła, nie, to nie jest ten snap. To też nie jest ten snap, what the fuck. Nielot chyba nie chciałby wysłać mi numeru z formacją. Kasper Duda, 5 pozdro. Ok, także wybieram 4-5-1 ofensywnie. Bardzo fajna taktyka, także bardzo dziękuję ci za to, że wysłałeś mi numer. Ok, teraz mam kapitana. Jest tu Aubameyang, także liczę na to. Jest też Messi, także liczę na to, że teraz będzie numer 1. Bijam do konia, koniu. Chyba też nie chciałbym wysłać snapa z numerem. Sosna. No, jednak Sosna też nie chciała wysłać żadnego snapa. Nielot. Nielot po raz kolejny, nie. Crazy Mora. Dev oceń. Dobra, niech będzie dwójka. Dwójka, czyli Quadrado. Wow. Jednak to nie jest karta, którą chciałem mieć w tym składzie, ale dobra, niech będzie. Milo 2K15. Zobaczymy, co Milo mi wysyłał. Man United na 5, czyli numer 5. Wbijamy kolejną kartę, nie będzie to po prostu napastnik. Zobaczymy, kto tutaj jest. Numer 5 będzie to Vardy. Wow! Kurde, ale świetny traf teraz. Vardy, no kurde, miałbym wielki ból dupę, bo jeszcze nie udało mi się trafić tej karty nigdzie na drafcie, także Vardy trafia do naszego składu. Pięknie ci dziękuję za ten wybór, Milo. Ok, Norbi, 4. Ok, czyli wybieram pierwszego ofensywnego pomocnika, numer 4 i mamy tutaj Felipe Andersona, którego ostatnio nie wybrałem i dostałem za to po prostu bardzo mocno zbesztane, że nie wybrałem tej karty, no ale jakby to nie było, jakby nie było, to błędy zdarzają się każdemu. Ok, Bartek, haha, numer 1. Nie ta pozycja. Numer 1 i mamy tutaj Elzara. Nie, to akurat tego nie chciałem, ale niech będzie. Środkowy pomocnik. Bierzemy kolejnego, numer 5. I jest tutaj Bruno, środkowy pomocnik z Ligi Hiszpańskiej. Mamy tutaj połączenie właśnie między nim a tym tutaj srebrnym, ale raczej tego srebrnego i tak nie będziemy mieli w składzie. Wbijam na lewą pomoc, nowaczek. Niech będzie numer 3 i jest tu Kone, lewy pomocnik. Bardzo fajny traf, ale chyba z grania będzie ciężko. No fajnie by było trafić jakiegoś ważnego pomocnika z Premier League. Wbijamy teraz może na lewą obronę. Michał, numer 4. Ok, Michał ubiera 4 i jest tutaj Adriano. Jest to zawodnik Barcelony. Środkowy, pierwszy środkowy obrońca. Davidos, numer 3. Jest to Bouvo, coś takiego. No, dość słaby środkowy obrońca, ale niech już ten traf będzie. Kolejny środkowy obrońca, będzie Swagger, 4, C. Jeszcze zdjęcie tutaj Jacoba i Lacha mamy nawet, bardzo ładnie. Numer 4 to jest Basong, zawodnik Norwich, prawy obrońca, nie będzie Ruski, 4, pozdrowski, da. Dobre, Kuźmin, Rusek jakiś z Anżim Haczkała. Dobry, dobra beka, Ruski, pozdrow za tego snapa. Bierzemy obrońcę, Luke. Luke chyba też mi nie chciałby sobie jeszcze jakieś mi z województwa. Dynis, pozdrawiam Kutnia, czyli pozdrawiam Kutinia,
Aha, numer 5 i to jest Handanowicz, bramkarz. Mam tu jakieś połączenie właśnie między nim a tym zawodnikiem Torino, który grał u nas na środku obrony. Ławka rezerwowych. I jest tu, tak, Damian. Yo, i to jest numer 2, czyli Kameni. Inform. Okej, okay, Karpiński. Numer 2, jeszcze piękna koszulka Manchester United, poza dla ciebie. Numer 2 i tutaj będzie Ginter, prawa obrońca Borussii Dortmund. Jeszcze co my tu mamy? Gabro Rajdowiec. 1, pozdro Dev. Ja ciebie również pozdrawiam. Moreno, jest to, no i w sumie to jest bardzo ładny traf, bo uda nam się zrobić tutaj między nim a Kone zgranie. Dobra, lecimy dalej. Dawid, numer 5, pozdro. I to jest Mali, środkowy syny pomocnik z Ligi Niemieckiej. No dalej niestety zgrania nie uda nam się zrobić na tym Wardim, ale mam nadzieję, że jednak tutaj trafimy jakiegoś zawodnika z BPL. Lecimy dalej i Generatio jak lewy w Borussia, czyli numer 4. Jest tu Willian, prawy pomocnik. No chyba będziemy musieli dać tego Williana na ofensywnego pomocnika, skoro na Wardim nie uda się zrobić zgrania, ale jeszcze zobaczymy. Michał S, numer 3. Okej, okay, Michał S, numer 3 i to jest inform z Malagi, Charles. Szkoda, że to nie jest na przykład ten Insigne, bo to już mogą naprawdę fajnie się poukładać. Mamy tu jeszcze jakieś snapy? Jest Viciu. Dwa panie. Okej, okay, Neymar inform. Wow, świetny traf, naprawdę. No udach. Mam nadzieję, że jednak włożymy tego zawodnika do składu. Najwyżej ten Vardy będzie bez grania. Numer 4. Okej, okay, zostało jeszcze tutaj 5 zawodników poza ławką rezerwowych. Numer 4 i jest to Schneiderlin, środkowy defensywny pomocnik z Manchester United. Marian wybiera numer 3. I na numerze 3 mamy zawodnika, który się nazywa Carillo. Prawy pomocnik, bardzo pejsowy, Sporting Lizbona. Ale no niestety zgranie w tym składzie chyba nie będzie zbyt duże, z tego co widzę. I teraz fajnie, gdyby była dwójeczka. Eriksen bardzo pasował do tego składu, chociaż Cristiano Ronaldo bez grania, no też gra niesamowicie. I mamy tutaj numer 2. Jakby usłyszał, co chciałem powiedzieć. Naprawdę, jakby usłyszał. I mamy tutaj Eriksena informa, którego teraz damy w miejsce... miejsce po prostu któregoś z tych zawodników, żeby po prostu zrobić zgranie na Vardim. Także super, że jest Eriksen w składzie i niestety skończyły się snapy. Okej, okay, jeszcze tutaj jeden z tych wybiera numer 2, jest to Salah 91 Pace'a. Będzie to raczej zawodnik rezerwowy. No niestety, kurde, przedawniły mi się te snapy i no nie mam jak tego zrobić dokładnie tak, jakbym to chciał. No patrzcie, tyle snapów poszło, się po prostu wali za przeproszeniem, no ale no to nie jest moja wina. No chciałem to zrobić jak najlepiej, jak umiałem, ale Snapchat przedawnił mi po prostu snapy niektóre. Także do tego ostatniego zawodnika będę musiał po prostu zrobić najprawdopodobniej losowo, także wybieram losowo tego zawodnika i zobaczymy, kto trafia do tego składu. Jest tu Mboji, także to jest skład. Ja staram się poukładać jakoś tą jedenastkę, żeby wyglądała jak najlepiej. Mam nadzieję, że do tego czasu, jeśli jeszcze ktoś mi wyśle jakieś snapa, żeby wybrał mi po prostu trenera do tego składu. Pierwszy skład mojego przeciwnika w drafcie ze Snapchatem. Oh my god, to będzie na pewno bardzo ciężkie spotkanie. Okej, okay, także rozpoczynamy. Mam nadzieję, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie w tym full drafcie. Neymar, uderzenie i to jest 1-0 dla mojego przeciwnika. Oh my god, co ja teraz zrobiłem w tej obronie? O lol, ej, gdzie jest moja obrona? Neymar, uderzenie. Co tu się dzieje w ogóle? Obrona mi się tak niesamowicie rozpada, że to jest jakaś masakra. Uderzenie i 2-0 dla mojego przeciwnika. Co? Ej, ja nie umiem grać z tym składem, naprawdę. Się gra tak ciężko, ja nie mogę wyjść w ogóle z połowy. Ja nie wiem, nie, naprawdę ja nie ogarniam, co tu się dzieje. Mój kurde skład tak się mocno rozpada. Pierwszy raz w życiu gram tą formacją. Jeszcze nigdy nie grałem takim ustawieniem. Ale to jest niemożliwe, no przecież no kurde chyba umiem się bronić, tak? Okej, ładne zagranie na Eriksena. Eriksen do Vardiego, Vardy, czysta pójsta, Vardy, uderzenie i to jest 2-1, pięknie, łapiemy bramkę kontaktową. No i tak trzeba zagrać. Jak słabo mi się grało do tej pory, to jest jakaś, nie, coś dziwnego. Benzema, uderzenie i to z 3-1. No kurde, moja obrona się tak niesamowicie rozpada, że to jest jakaś masakra. Ja nie wiem, czy ja mam jakąś słabą obronę ustawioną, ale kurde, co? Leci piłka prostopadła, to moi obrońcy lecą do przodu, nie wiem dlaczego. Patrzcie, co się dzieje z moją obroną. Robię pressing na jednego, po czym moja cała obrona jest z przodu. Nie wiem w ogóle, o co tu chodzi. Okej, Benzema i to jest 4-1. No to jest pogrom. Tak słabego draftu chyba jeszcze nie rozegrałem nigdy, prawdę mówiąc. 4-1 w pierwszej części draftu to jest jakaś masakra. Uderzenie i tak jest, 4-2. Ładnie, nie wiem kto strzeli bramkę, chyba Jamie Vardy. Ale to jest kurde tak dziwne spotkanie, że to jest jakaś masakra. Dośrodkowanie w pole karne?
Tak. I patrzcie, gdzie jest moja obrona? No to jest jakaś kurde masakra. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Mój defensywny pomocnik, moi wszyscy pomocnicy stoją wszyscy z przodu. No kurde, ja nie mam w ogóle kim się bronić. Okej, kończymy pierwszą połowę i to jest jakaś poezja. 5-2 przegrywam w tym spotkaniu. Moja obrona, to ja nie wiem, czy ona w ogóle istnieje i czy chce bronić. No patrzcie, to jest pogrom z jego strony, tak? Umiem przyznać, że gra lepiej, ale ja nie wiem, dlaczego moja obrona kompletnie nie broni. Każdy sobie leci do przodu. Jamie Vardy, czy dojdzie do piłki? No chyba nie, chociaż Jamie Vardy, jak niewiele zabrakło, a to mogła być bramka trzecia. Uderzenie? Tak jest, 5-3, 67 minuta. Moja obrona naprawdę, i ona nie istnieje. Ja próbuję się bronić, ale ta piłka, no ja nie wiem, jego zawodnicy są jakby dużo lepsi, patrzcie. Co tu się dzieje w ogóle? Ta piłka zawsze spada pod jego nogi. No ja rozumiem, że mogę grać w tym meczu gorzej, ale jak można mieć tyle pecha? Ja nigdy w życiu nie odpadłem w pierwszej rundzie food draftu, do tego 6-3 przegrywając. W ogóle to rozpocząłem ten mecz z ustawieniami z manualnego challenge'u, który grałem z Lachem wczoraj. Wspaniale! Vardy, uderzenie 6-4. Troszkę za późno. Ale no to jest chyba pierwszy mecz w tej FIFA, w którym straciłem więcej niż 3 bramki, naprawdę. Jeszcze, nie, ostatnio straciłem 4, ale to jest masakra. Uderzenie? Wow! Fajnie. Kończymy ten mecz wynikiem 6-4, to jest pierwszy mecz, w którym straciłem więcej niż, nie wiem, 4, nie wiem ile straciłem bramek, ale chyba 4 najwięcej chyba straciłem w meczu i to w tym meczu finałowym, który był w ostatnim drafcie. No moi drodzy, no nie udało się. Nie wiem dlaczego, zacząłem ten mecz z ustawieniami manualnymi, bo zapomniałem zmienić po meczu z Lachem, ale to co się stało później to jest jakaś masakra. Tak, to są statystyki tego meczu, ale ja kompletnie nie umiałem bronić. Mój skład po prostu tak oleciał do przodu, cała obrona. Pomocy w ogóle nie było, Schneiderlin, który był ustawiony na defensywnym pomocniku, stał z przodu. A Eriksen, który był na ofensywnym, stał z tyłu. Tak naprawdę świetnie, że tak byłem miał poukładany zespół, niestety nie udało się. Pierwszy raz chyba odpadłem w pierwszej rundzie food draftu na chyba 15 food draftów. Najwcześniej zawsze odpadałem w rundzie drugiej. Niestety nie udało się, ale jeśli chcielibyście drugą edycję Snapchatu, zostawiajcie łapki w górę pod tym odcinkiem, no bardzo mi przykro, że pokazałem żadnych umiejętności tutaj, że odpadłem po prostu odpadłem w pierwszej rundzie przegrywając 6-4 po takiej dominacji mojego przeciwnika. Bardzo mi przykro. Także moi drodzy, jeśli chcielibyście więcej draftu według Snapchatu, zostawiajcie łapki w górę pod tym odcinkiem, to bardzo motywuje do dalszej pracy. Mam nadzieję, że następna edycja wyjdzie troszkę lepiej, bo w tej naprawdę zagrałem jak kompletne gówno. Także do zobaczenia, trzymajcie się i elo. Bym zapomniał o paczkach, dostałem do futra w 3 paczuszki, srebrną, złotą oraz złotą. Otwieram paczkę srebrną, mamy na paczce Dawida Alaba, zobaczymy co będzie w środku i nie ma tutaj żadnej karty, która byłaby więcej warta niż jakieś kilkaset K. Także otwieramy pierwszą paczkę złotą, środkę pomocnik Anglia, Liverpool i to jest Jordan Henderson, karta, która nie jest też zbyt dużo warta. Do tego Speroni, Ferri, kilka kontraktów, styl gry i jakiś herb klubowy, także niezbyt dobry traf. Okej, paczka druga złota. I mam nadzieję, że tutaj będzie coś, co nam zwróci full draft. No jednak nie. Romagnoli, tego Talavera, El Shalavi, Luizinho, kilka kontraktów i raczej nic ciekawego. Także niestety ten full draft na pewno się nam nie zwrócił.